W tym filmie chciałem pokazać sytuację z życia codziennego, w której spotykamy się z szeregiem geometrycznym, czyli tematem naszego filmu będzie szereg geometryczny, może bardziej precyzyjnie skończony szereg geometryczny. A sytuacja jest taka, powiedzmy, że postanawiamy zacząć systematyczne oszczędzanie. No w tym celu sobie zakładamy rachunek bankowy, na który obiecujemy wpłacać sobie pewną sumę, powiedzmy 1000 zł na rok. No i rachunki bankowe zwykle są oprocentowane. Powiedzmy, że ten nasz rachunek bankowy jest oprocentowany w stosunku 5%. Czyli to 5% to jest, zwykle banki podają oprocentowanie w stosunku rocznym. No i jest, te odsetki są kapitalizowane. To znaczy, co roku bank oblicza te dodatkowe 5% od tego, co mieliśmy i dopisuje nam do rachunku. I teraz zróbmy może taką tabelkę, która obrazuje stan naszego konta w kolejnych latach. Czyli tu będzie kolejne lata, czyli rok. Powiedzmy początek kolejnego roku, początek, a tu mamy stan konta. No i tu będzie w złotówkach. I zróbmy teraz taką tabelę. Czyli mamy tak, pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok, może jeszcze napiszmy czwarty, a potem napiszmy enty i spróbujemy na podstawie tych pierwszych czterech zobaczyć, czy jesteśmy w stanie wypisać ogólną formułę, jak wygląda stan naszego konta w roku enty. Czyli tak, no, początek pierwszego roku, no to jest bardzo łatwe, wpłacamy 1000 zł i tyle tam jest. Teraz, co się dzieje na początku roku drugiego? No po pierwsze tak, wpłacamy 1000 zł. No właśnie, ale 1000 zł było i teraz następuje, bank oblicza nam odsetki, prawda? Czyli te 1000 zł urosło, czyli ile teraz będzie? No teraz będzie 5%, to znaczy, że to trzeba pomnożyć przez 1,0, przez 500, prawda? 1,05 i dopisać do naszego konta. Czyli stan naszego konta na początku roku drugiego wynosi 1000 plus 1000 razy 1,05. Dobrze, teraz mamy początek roku trzeciego. Co się dzieje? No znowuż, wpłacamy 1000 zł, to jest jasne. No i potem to, co było, przyrasta nam znowuż o 5%. Możemy to, czyli to musimy pomnożyć przez 1,05. No ale wykorzystując prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania, możemy powiedzieć, że tak, że najpierw obliczymy, ile te pieniądze urosły, czyli te pieniądze wpłacone w ubiegłym roku urosło 5%, czyli z nich się teraz zrobi 1000 razy 1,05 na te, które leżały 2 lata, no to dwa razy już zostały oprocentowane i odsetki skapitalizowane, czyli od tego dostajemy 1000 razy 1,05 i jeszcze raz razy 1,05, czyli razy 1,05 do kwadratu. Prawda? To są te pieniądze. No i teraz może jeszcze początek roku czwartego. Czyli tak, po pierwsze wpłacamy 1000 zł plus. No potem są te pieniądze, które leżały rok. Te pieniądze urosły nam o 5%, tak? Czyli będzie, one nam tu dadzą 1000 razy 1,05. Potem mamy te pieniądze, prawda, które leżały, zostały wpłacone 2 lata wcześniej. To z nich teraz się zrobiło 1000 razy 1,05 do kwadratu. No i wreszcie mamy te pieniądze, które leżą już 3 lata. To z nich się zrobiło 1000 razy 1,05 do kwadratu i jeszcze razy 1,05, czyli razy 1,05 do trzeciej. No i teraz na podstawie tego zachęcam teraz, żeby przerwać oglądanie tego filmu i spróbować samemu wypisać, jaki będzie stan naszego konta na początku roku N. No dobrze, to teraz ja spróbuję to wypisać, więc tak. No po pierwsze wpłacamy 1000 zł znowuż. Potem co? Potem są te pieniądze, które zostały wpłacone w roku poprzednim i one zostały raz od nich zostały policzone odsetki, czyli jest 1,05. Potem są te pieniądze, które zostały wpłacone 2 lata wcześniej,
to one zostały dwa razy skapitalizowane, czyli teraz i z nich się zrobiło tyle, no i tak dalej, i tak dalej. No ile będzie wyrazów? No widać, że w tej sumie można tę sumę, ten stan konta można zapisać jako sumę, no ilu wyrazów? No n wyrazów, prawda? Tutaj będzie, w trzecim roku są 3, w czwartym 4, w drugim 2, czyli tu będzie n wyrazów, czyli kropeczki takie, prawda? Potem będzie 1000 razy 1,05 do trzeciej i teraz ostatni wyraz. No ostatni wyraz to będą te pieniądze jakby, które zostały wpłacone na początku roku pierwszego. To one były, od nich oprocentowanie było liczone no n minus 1 razy, prawda? Tutaj widać w drugim roku raz, w trzecim roku 2, czyli w n-tym roku będzie 1000 razy 1,05 do potęgi n minus 1. Teraz jeżeli popatrzymy na te wyrazy, to widać, że te kolejne składniki tej sumy to tworzą nam ciąg geometryczny. Natomiast tutaj te kolejne wyrazy, stany konta w kolejnych latach, no tworzą coś, co nazywamy szeregiem geometrycznym. Czyli innymi słowy sumą kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego. Czyli jeszcze raz może, jaka jest różnica między ciągiem geometrycznym a szeregiem geometrycznym? Czyli ciąg geometryczny no to jest ciąg, prawda? Czyli uporządkowany zestaw liczb. No, ciąg, powiedzmy, jakiś przykładowy. No, pierwszy wyraz 2, na przykład 6, 18, 54. Tak? Czy to jest ciąg geometryczny? No, ciąg geometryczny, czyli każdy następny wyraz jest poprzednim pomnożonym przez pewną ustaloną liczbę, zwaną ilorazem tego ciągu. No to widać, że to jest tak 2, potem 6 to jest 2 razy 3, potem 18 to jest 2 razy 3 do kwadratu i 54 to jest 2 razy 3 do trzeciej. Tak jak tutaj, prawda? 1000, 1000 razy, to jest nasze, albo jeszcze inaczej, A0, A0Q, A0Q kwadrat, A0Q do trzeciej, prawda? Czyli no tutaj to A0 u nas to jest 1000, natomiast Q jest 1,05. Natomiast szereg geometryczny to jest suma tego. Szereg geometryczny skończony. Można też mówić o nieskończonych, no ale wtedy trzeba coś o tym Q założyć. Szereg geometryczny. No to będzie 2 plus 6 plus 18 plus 54, albo jeszcze inaczej 2 plus 2 razy 3 plus 2 razy 3 do kwadratu plus 2 razy 3 do trzeciej. Tak? Albo w takiej formie ogólnej, prawda, to jest suma wyrazów ciągu geometrycznego A0 plus A0Q plus A0Q kwadrat plus A0Q do trzeciej. Tak? Jeżeli tych wyrazów jest więcej, no to jest suma wyrazów ciągu geometrycznego, to jest szereg geometryczny. No i też możemy mówić o tak zwanych sumach częściowych, czyli tutaj właściwie ten szereg to też możemy uważać za pewien ciąg, mianowicie jego, jeżeli, prawda, czyli z ciągu, z takiego tworzymy pewien nowy ciąg, który jest ciągiem kolejnych sum, czyli powiedzmy S, nazwijmy może S. S0 to jest A0, S1 to jest A0 plus A1, czyli A0 plus A0Q, S2 to jest A0 plus A1 plus A2, czyli to jest A0 plus A0Q plus A0Q kwadrat. Znaczy ten ciąg nazywa się ciągiem sum częściowych tego szeregu. No dobrze. No i to jest taki przykład, gdzie ten szereg geometryczny pojawia nam się w życiu codziennym. No i w wielu miejscach właśnie w finansach, w różnych tam obliczeniach co do wartości pieniądza, jeżeli mamy do czynienia z oprocentowaniem, te szeregi geometryczne pojawiają nam się tam w bardzo wielu miejscach.